Także opcje będą tylko dwie. Tutaj macie, kochani, jednego aniołka. Udowodnię, że to jest anioł. Ma skrzydła. Udziane. Aniołka różowego. Dlatego do Was mówię aniołki. Tutaj mam aniołka. Możemy mieć aniołka różowego, jeżeli Wam pasuje. A jak nie, to może być aniołek zielony. Też jest aniołkiem, ok? Też ma dziane skrzydła. I kochani, jeżeli będziecie słuchali rozkładu, dojdziecie do wniosku, że jednak nie aniołek, tylko to, że ja rozkładam i czujecie, to niech będzie tak. I dobrze, to sobie aniołka jednego położymy gdzieś tutaj, tam. Gdzieś tutaj, tam. A dlatego będziemy rozkład robili, ok? To niech on tutaj przyjdzie do nas bliżej. Tu jest nasz aniołek, do którego teraz robimy. I teraz aniołki, skupcie się. Aniołki do aniołki, ok? Skupcie się, skarby moje, na swoim człowieku, o którego ci chcecie zapytać. I zaraz zobaczycie. To będzie krótki rozkład, ale taki na potrzebę chwili. O, potrzeba chwili. Także, kochani, tutaj się skupcie. Jeżeli ktoś potrzebuje akurat tego rozkładu, bardzo się skupcie. Zamknijcie oczka, też zamknąłem, za to tak kiepsko tasuję. Skupmy się. Ty, on, ty, on, ty, on, ta osoba. On, ona, ta osoba. Ok, kartę gotowa. Przełożymy, kochani, teraz i zobaczycie, co będzie. Teraz to przełożymy. Dla Was. Co Ty wnosisz do związku? Ty, co wnosisz do związku, ok? Zobaczmy, co Ty wnosisz do związku. Co masz w głowie? Aniołek się przesuł. Ludzie nie widzą. Co masz w sercu, co czujesz? Co pokazujesz na zewnątrz? Pokazujesz na zewnątrz. Okej. Okay. Czekajcie. Przesunę, bo jeszcze jedna będzie karta tu potrzebna. Ta osoba. Co on wnosi w ten związek, w tę relację? Co on tobie myśli? Co ma w sercu, co czuje? Co pokazuje na zewnątrz? Co Was łączy? Co Was dzieli? Kochani, na dole mamy sąd ostateczny. Ja sunę patrzeć, co wy widzicie. Aniołek trzymaj sąd ostateczny. Dobra, kochani, wy i ta wasza osoba. I teraz tak zobaczymy. Co ty wnosisz w tą relację? I tutaj mamy kartę diabła. Powiem ci, że tu mogą być jakieś kłótnie, albo ty wnosisz to, że jesteś od tej osoby w jakiś sposób uzależniona. Może ci ciężko pozbyć się tej osoby swojego życia. W sensie, przepraszam, może zabrzmiało kryminalnie. Chodzi o to, że uzależniona w ten sposób, że o nim myślisz, może to była jakaś toksyczna osoba, to ciągle nie możesz jej wybić sobie z głowy, no nie? Ponieważ co ty wnosisz w tą relację, w ten związek, w tą znajomość, to takie, tu jest takie uzależnienie, ale z twojej strony, wiesz? No bo chyba nie jesteś uzależniony, uzależniona żadnych narkotyków ani alkoholu, to raczej chyba, żebyście razem to robili. To albo od seksu z tą osobą, że bardzo ci było dobrze, jeżeli mieliście, wiecie, takie zbliżenia już, znajdźcie się jakby z tej strony, to powiem ci tak, tu może być też, co wnosisz, obsesja na punkcie tej osoby, kuszenie, kusi cię, tak, kusi cię, żeby po prostu zobaczyć, co u niej, pomyśleć o niej, nie może przejść dzień, czy może tydzień, żeby o niej nie myśleć. To jest takie uzależnienie z jednej strony, gdybyście razem nie byli. Jeżeli ktoś to ma słyszeć, to to słyszy. Po prostu to jest, z jednej strony też może być, że okłamywanie siebie, ale to ty wnosisz. To tak jakbyś ty nie do końca powiedziała prawdę dla tej osoby, ty, tak? I też może być, że dużo jest ignorancji. Jeżeli ta osoba była za dobra dla ciebie, to jest też w karcie diabła ignorancja. Także ignorujesz w jakiś sposób jej słowa, jej osobę. Tutaj powiem takie dość, jak widzicie, kochani, ta energia to taka wow. Chciałam powiedzieć, zazdroszczę Wam. Skarby, wiecie co? Tak, co masz w głowie? Tutaj karta jest siódemki mieczy, tam widzisz.
widzę te osoby, co wybrały tego aniołka różowego, to jesteście jakieś kombinatory. Tutaj siódemka mieczy to było, nawet by można było powiedzieć, że robisz sobie rytuały z białej magii na przyciągnięcie tej osoby. No to z białej magii to nie, to już by zahaczało czarną magię, by żyli na konkretną osobę. Kochani, tutaj powiem karta kombinowania. Brawo moje widzki, moi widzowie. Wierzę, że jesteście podobni do mnie, lubicie kombinować. Wiecie co, no tutaj co wy macie, o czym myślicie, bo to jest z poziomu głowy, o czym myślicie. Że czasami trzeba to może pokombinować, pomyśleć w jakiś sposób o tym. Nie zawsze idziecie zgodnie z prawdą, zgodnie z wytycznymi, tak, z regulaminem, z zasadami, tylko nawet byście się posunęli do tego, żeby na przykład tej osoby szpiegować, patrzeć co u niej, tak? No do różnych rzeczy takie, co niektórzy mogą powiedzieć nawet, że to jest nieuczciwe. Ja tak nie mówię. To jest takie kombinowanie, ale to czasami potrzebujemy tego w życiu, pokombinować. No i tutaj jest właśnie z waszej strony to kombinowanie. Bardzo fajne. Czasami to kombinowanie u osób bardzo uczciwych, ryzykowych, to bym powiedziała, zostawia niesmak w buzi. U mnie na przykład tego nie ma. Także super jest, spoko. Tutaj może być tak, że ratujecie znajomość czy coś nawet za wszelką cenę. O, no to w skrócie. A tak, co macie w sercu? Co wy macie w sercu? I tu jest karta tajemnic. Następna karta, co macie w sercu, to ukrytą miłość. Ja powiedziała, że to, co czujecie, nie do końca jest powiedziane do tej osoby, tak? Tu jest karta ukrytych rzeczy. Szczególnie, że właśnie tutaj w tym tarocie i akurat ja czuję, że to jest ukryte. Kochani, nie powiedzieliście do końca tej osobie, co czujecie. Jeżeli nawet gdybyście byli z tą osobą, to i tak ona nie wie o was wszystkiego. Tu tyle rzeczy jest poukrywanych, że nawet nie wiem, czy ona sobie zdaje sprawę, z kim ona ma do czynienia, kochani. No bo tutaj jest i kombinowanie, i patrzcie w tamtej karcie poprzedniej w myśli. W sercu dużo rzeczy skryty, chyba że naprawdę z serca kochacie tą osobę i ona o tym nie wie, o tej waszej miłości. No to tu już teraz w tym momencie robi się szkoda, żal, tak? No ale arcykapłanka zawsze pokazuje, jakby nie było, o tajemniczości, o tym, że wiecie co, tak naprawdę z serca macie tą intuicję. Serce wam podpowiada, co to jest za związek. Doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, jesteście mądrzy bardzo. Tu nie ma karty absolutnie mowy, że jesteście płytką osobą. Właśnie nie. Bardzo uduchowiono, bardzo mądro i której intuicja świetnie działa. Także posłuchajcie swojego serduszka, bo serce dobrze ci podpowiada. I kochani, tak. Co wy jakby, co pokazujecie na zewnątrz dla wszystkich, dla otoczenia, dla tej osoby? I tu jest karta czwórki mieczy. Ja widzę, że z waszej strony nie ma żadnych działań. Bynajmniej co wy pokazujecie? No właśnie nic. To, że niektórzy mogą pokazywać, że nie zależy, niektórzy mówią, pokazują, przepraszam, nie mówią, tylko pokazują, że okej, czekam, zobaczymy, co z tego będzie, dosłownie. Nic. Nic tu nie widzę, żebyście pokazywali, że się staracie, że się troszczycie na ten moment. Tu jest właśnie karta, że dania sobie spokój, raczej bym powiedziała. No i kochani, tak, tutaj jest karta teraz ta osoba, co ta osoba wnosi w tę relację, to tu jest, powiem ci, paść mieczy. No paść mieczy to bardziej coś ostre wnosi niż ty. Tutaj ja bym powiedziała, że kobieta kombinuje, a facet chce z nią o tym porozmawiać, bo ma o czym, tak? Każdy o czym innym chce porozmawiać, nie każdy będzie o tym samym rozmawiał z każdym. Kochani, ale tutaj powiem, w paziu mieczy to jest chęć porozmawiania, to co on tak jakby wnosi w to waszą znajomość, że on tak jakby cały czas chciał o coś ciebie spytać. No chyba, że jest tak ostrze do ciebie nastawiony, że to ty miałaś czas, kiedy byłaś dla niego miła, on cały czas cię zbywał czy coś, bo to też jest paść mieczy, jakby nie było, no nie? I może cię to zniechęciło. Może te słowa, które padają z jego ust, ranią cię. Miecz zawsze rani. Kochani, tutaj co ta osoba może wnosić, oprócz tego, że jest tak młoda i tak jeszcze nie zorientowana, bo to naprawdę pazie to są młode, chyba że on tak zachowuje się jak niedoświadczony, niedojrzały, o właśnie, niedojrzały po polsku się nazywa. I tutaj, kochani, ta osoba kocha sprawiedliwość. To ja bym powiedziała, że ty jak coś kombinowałaś, to ona to zobaczyła. Ponieważ z drugiej strony paść mieczy to jest bystra osoba i ona kocha sprawiedliwość. Ona mogła ci kiedyś coś powiedzieć lub wnosi cały czas, że ona do ciebie coś się czepia. Po prostu zauważa jakieś błędy czy coś. Wiecie, kochani? No, tutaj ja bym powiedziała. Ponieważ zobacz, jak u ciebie to kombinowanie w myślach i tutaj co ty wnosisz, a u niego jest właśnie karta sprawiedliwości. No chyba, że wy odmienicie. Tu jest jego strona
a tu jest twoja, tak? Bo to też może zamienić się w tym rozkładzie, jak najbardziej może się zmienić. Zdarza się czasami, że ktoś kogoś ocenia, ponieważ nawet za szybko. Wiecie, paść w mieście, to też jest taka ocena, że ktoś coś robi, druga ocena, a druga osoba, strona ocenia. Tak, wiesz, nawet nie spojrzy dokładnie, nie wgłębi się w temat, tylko od razu ocenia pochopnie. To też może być tutaj jak najbardziej. No i kochani, tutaj następna, co myśli, teraz ja będę mówiła ta osoba, ale jak wy uważacie, że odwrotnie strony, że ty jesteś po tej stronie, to jest spokojnie. Ta osoba, co myśli o tobie. I tutaj karta jest, kochani, głupca. Ta osoba myśli, że ona albo chciałaby z tobą wejść w coś nowego, rozpocząć jakiś nowy etap, lub nawet jeżeli cokolwiek byście kontynuowali, to ona by chciała z takim niezobowiązującym czymś wejść, czymś takim, żeby ty po prostu się cieszysz, wiesz, z tej znajomości, którą macie, żeby ona mogła się po prostu cieszyć, tak jak dziecko, jak młody człowiek. Ja czuję tutaj, kochani, albo naprawdę kogoś niedoświadczonego, albo ktoś, kto potrzebuje na tym etapie w swoim życiu po prostu tylko radości. Takie mam tutaj, tak czuję, wiecie, kochani. Oprócz tego, że ta osoba jest tutaj bystra, to jakoś tak, nie wiem, tak czuję, że dużo takich młodych kart jest. Że właśnie ona by chciała cieszyć się dużo. Na początek bynajmniej cieszyć się, tak? Tu jest taka niewinność, wiecie, ona myśli o tym, że może ty jesteś niewinną osobą, że tu jest początek czegoś, bo tak samo w kupcu jest karta początku, tak? Może ona sobie myśli o tym, aha, tu jeszcze coś się rozwija, tu jest jakiś początek, może coś z tego będzie. Może będzie jakaś przygoda, może będzie z czasem coś, coś innego, no ale ona o tym innym na razie nie myśli. Ona myśli bardziej tylko o przygodzie na ten moment, cieszyć się chwilą, tak? Można powiedzieć, cieszyć się chwilą. Kochani, tutaj jest w sercu, co ona ma. No i tutaj jest paść kielichów. Powiem, kochani, tak, że jeżeli ona w tej karcie była, co wnosi tą, a w paść kielichów, to ja powiedziała, że tu może być, że w sercu ktoś kogoś ma innego. No właśnie, kogoś innego ktoś może mieć. Ponieważ dwa paździe to już nie za bardzo mi mówi o tym, że to jest ta sama osoba. To może być tak, że w sercu tu jest ktoś inny, a no właśnie. Albo jest z tej ze strony tej osoby ktoś inny, albo ona po prostu w sercu czuje, że ty masz jakiś romans. Albo tak, albo tak. Też nie każdy musiał to usłyszeć. Kto miał to usłyszeć, to usłyszał, dlatego ja mówiłam, żebyście słuchali i będziecie po drodze widzieli, czy to jest dla was. To jest po prostu, dlatego są takie karty. Tu ktoś czuje, czy to twoja strona, czy to tej strony osoba, że jest trzecia osoba. Idę na bank. Że ktoś może mieć jakiś romans. Stąd te karty takie przebiegłości i stąd w sercu drugi paś. Mhm. A co pokazuje ta osoba na zewnątrz? Dla świata, tak? Pokazuje, że szczęśliwa jest rodzina, że ona się świetnie jakby odnajduje w tym domu, w którym stworzyła, że jest jej bardzo dobrze, że jest szczęśliwa, że ma wszystko, że niczego jej nie brakuje. Czy ma dom, czy dzieci, czy cokolwiek, tak? No bo dziesiątka kielichów to jest takie już spełnienie, ale już taki przesyt, bo jedynka z dwójka to już, wiecie, to jest i koniec, i początek, już ponadprogramowo, bo na dziewiątce powinno było się skończyć. To jest już tak za dużo. Naprawdę pokazuje, że jest bardzo szczęśliwa, jest bardzo zadowolona, z czegoś jest, w czymś jest bardzo spełniona ta osoba. Tak pokazuje, że jest okej. Bynajmniej, jeżeli to by nawet nie było prawdą, to i tak ona pokazuje do znajomych, dla wszystkiego, że mój dom to jest spokojnie, wszystko to dobrze działa, nikt nikogo nie zdradza, każdy jest szczęśliwy, święta za pasem, prezenty kupione, o to chodzi. Tutaj pokazuje, że jest wszystko w porządku. Ta osoba albo wy. I kochani, tak, co was łączy, to jest ta pierwsza karta i tu jest paść następny, co was łączy. Powiem wam, że jeżeli paść pentakli, to już nie jesteśmy przy żadnej innej osobie, tylko po prostu to jest to, że jednak pomalutku do czegoś dążycie, każdy czy do swojego, czy do wspólnego, ale to was łączy, że oboje byście chcieli jednak mieć ten sam, tam gdzieś na końcu drogi ten sam cel. Dążyć do czegoś, mieć dom, samochód, podjazd, drzewo własne, tak? Własną firmę. Ale wszystko pomalutku. Nie jesteście raptusami w tym. Jest czas może teraz zabaw, czy jest czas poznawania siebie, ale to was łączy, że wy macie takie coś stabilne, tak? Pod względem materialnym podobnie myślicie. Może po prostu, kochani, twardo stąpacie po ziemi, tak jak znaki ziemskie, tak jak byk na przykład, tak? I kochani, tak, tutaj co was dzieli? No karta wieży. Ciągle może rozstania, kłótnie,
no właśnie to dzieli, to że jest źle, to od razu okej, koniec, zaczęły się problemy, nie rozwiązujecie problemu, dobra, to kończymy, zrywamy, no to was dzieli. Takie raptowne coś, takie gwałtowne, takie nagłe, że człowiek nie może się przygotować do tej rzeczy, do tej sytuacji, która ma nastąpić, tylko tak nagle. Robi, wiecie, na przykład coś jest nie tak, nie rozwiązujemy problemu, tylko okej, to zrywamy, koniec. Już się wyprowadzam. No i to właśnie was dzieli. Takie gwałtowne zmiany, co wprowadzacie nawzajem w swoim życiu i to, że jest takie zamieszanie, nie ma tej stabilności, nikt nie wie, o co chodzi w tym związku. I też powiem ci, że może was dzielić to, że jest chaos po prostu. W tej karcie powiedziała, że jest chaos. I to dzieli, no bo chaos tak naprawdę w chaosie ciężko jest zbudować jakąś fajną relację. Jedynie co tutaj ktoś pokazuje, że jest okej. Druga osoba myśli. Tu może ta energia się pozamieniać. Ale ogólnie powiem ci, tu jest takie długoterminowe, tak? Tutaj zamieszanie. To ja myślę, że to nie jest to, co was dzieli, to czasami. Tylko albo często, albo zawsze tak będzie. Bo to jest po prostu długoterminowa, ta karta też mówi. No kochani, tutaj to tak średnio, powiem ciekawie, a od dołu jest sąd ostateczny. To tu i tak prawda wyjdzie na jaw. Kto źle zrobił, to kogo zdradził, czy oszukał. I tak wyjdzie wszystko na jaw. Także bez obaw, jeżeli ktoś był ten kłamiący. Okej, to o tym miał słyszeć, to usłyszę. Matko Święta. Matko Święta. Dobra, teraz weźmiemy... Ojej, no chodźcie tu wszystkie. Dobra, tego aniołka sobie tam jemu podziękujemy. Idźcie tam. Teraz weźmiemy sobie tego zielonego, podniesiemy mu spódniczkę. Zobaczymy, co aniołki mają pod spódnicą. Tutaj aniołku leż. I teraz... Teraz się muszę potasować, bo je złożyłam wszystkie. Wy się, kochani, tutaj proszę skupiajcie, o kogo chcecie spytać. Kto to będzie chciał usłyszeć, powinien to usłyszeć. Ta osoba i wy. Tu ktoś czeka, kochani, na związek, oczekuje. Albo na tę osobę, aż przyjedzie ktoś z was, kochani, co tu jeszcze jest. No, karta tajemnic, też niedopowiedziane rzeczy. Co tu nam chce wszechświat powiedzieć. Dobra, aniołku. Co, kochani, co ty wnosisz w tą znajomość? Co ty wnosisz w ten związek, w to cokolwiek, co nazwijmy? Tak, są dostateczne. Co masz w głowie? Co masz w sercu, co czujesz? Brawo za siłę. Co pokazujesz na zewnątrz? Co ta osoba wnosi w ten związek, w tę znajomość? Znowu ta sama karta stoi na tym samym miejscu. Co ta osoba myśli o tobie? Co czuje do ciebie? Co z poziomu serca? Co ma w sercu? Co pokazuje na zewnątrz? Co pokazuje na zewnątrz? Co was łączy? Co was dzieli? Okay. Od dołu mamy, tak jak się spodziewałam, o fortunę. Po kartach już widzę, że takie powinno być karta na dole. No powiem, że bardzo, bardzo zaskakujące. Nie wiem, kto powinien być, to usłyszeć powinien, no ale usłyszy w takim razie. Kochani, tutaj powiem, co ty wnosisz do tej znajomości. Tu jest karta sądu ostatecznego. To jest osoba, która jednak kocha prawdę, sprawiedliwość. I jeżeli coś jest nie tak, to nie omieszka nie powiedzieć, tak? Nawet jeżeli to by miało się skończyć karą, kłótnią, czymkolwiek, to tutaj wnosisz sprawiedliwość. Bardzo pięknie. Kto ma być ukarany, zawsze zostaje. I kochani, tak, co ty masz w głowie? No patrzę, że piątka mieczy. To jest dość taka karta konfliktowa, że może tutaj coś między wami się zadziało, jakaś rozmowa była, no i ta rozmowa tak się potoczyła, że ktoś mógł się wyprowadzić lub ktoś przestał rozmawiać
lub nie macie kontaktu, lub ten kontakt jest taki niezasympatyczny już teraz, jest po prostu po ostatniej rozmowie taki niesmak. I tutaj w myśli jest u ciebie. Tu jest coś między wami nie halo. Ktoś czy coś napisał, czy coś powiedział. Tu jest właśnie takie coś, że jakaś osoba mogła się obrazić i tutaj została jedna osoba jakby na polu walki, tak? Co masz w sercu? Co czujesz? Tu jest karta siły. To powiem ci, że karta siły to próbujesz być silny w tej sytuacji. Tak stoi tutaj dumnie z podniesioną głową, także nie ulec. Na pewno nie płakać przy nikim. Nie pokazywać swoich łez, nie pokazywać swojego smutku. Próbujesz po prostu być silną osobą w sercu. Serce próbujesz, żeby było silne. Tak jak dosłownie jak lew ma serce silne, tak? Jest jakieś jeszcze powiedzenie. Właśnie takie silne serce jak lwa. Nie wiem, czy to film był z Gibsonem. Jakiś takim był. Kochani, tutaj bardzo pięknie. Próbujesz, żeby twoje serce było silne, żebyś nie rozłamało na 1000 kawałeczków. A co tutaj pokazujesz na zewnątrz? Że jesteś kochającą osobą. Że jeżeli mężczyzna, to pokazuje, że jego partnerka go kocha. Mówi o tym, że jest zakochana. Że ogólnie wszystko jest w porządku, tak? Jeżeli ty jesteś kobietą, to pokazujesz, że jesteś dobrą matką, jesteś dobrą przyjaciółką, masz uczucia, jesteś troskliwa, szczera, nie pokazujesz tego, co może gdzieś tam się dzieje złe. Absolutnie. To pokazujesz, że wszystko jest okej, wszystko gra, jak to się mówi, tak? I teraz tak, co ta osoba wnosi do tej relacji? Tutaj znowu jest karta tych rozmów takich, co mogą być niekoniecznie sympatyczne, ale też szczere. Ja powiem wam, że tutaj te karty są bardzo piękne, ponieważ co ty wnosisz i co on wnosi, to jest podobne. Zobaczcie. Ty wnosisz sąd ostateczny, ukochanie prawdy, sprawiedliwości, a on to samo też wnosi. Tylko w inny sposób, przez słowa, a ty przez to, jak czujesz. Tak? Troszeczkę tu jest inaczej. Ale ogólnie na podobnie. Podobnie myślicie, podobnie czujecie. Tu jest takie fajne połączenie u was. I kochani, tak, co ta osoba myśli? No to ona myśli, że tutaj jest jakaś tajemnica, coś nie do końca zostało powiedziane, albo coś ukrywasz ty. I co ona ma w sercu, co czuje? Przez to ból, dziesiątka mieczy. No powiem, skrzywdzenie, ciężko dla niej się podnieść po tym jest. A co ona pokazuje na zewnątrz? Że jest bardzo ciężko jej. Nie ufa, nie ma zaufania, ciężko jej odpocząć jej w tej sytuacji, ponieważ cokolwiek tu się zadziało w jej sercu, to ona pokazuje, że nie za bardzo ufa. Nie ma tu zaufania, kochani. Tutaj to ona pokazuje jak najbardziej. I skarby. Co u was, co was łączy? Tutaj jest karta czwórki kielichów. Łączy was to, nie wiem, czy to jest akurat dobre, to, że oboje nie za bardzo do końca wiecie, czy chcecie tą miłość, czy chcecie to pielęgnować. Tu jest takie, łączy was wspólne, to taka, może być, że nikt, za bardzo nigdzie nie idzie, tkwicie taka stagnacja, tak? Na przykład jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy parą, jesteśmy kolegami latami, nic się nie dzieje wielkiego, ani złego, ani dobrego, tylko po prostu jest takie, nie powiem byle co. I też nie chciałam powiedzieć tego, że jest niewygodnie, jestem tylko, jak to się nazywa ten wyraz, że człowiek nie żyje, tylko wegetuje. O, właśnie wegetuje. To kochani, to was łączy, że jaki jest i oboje żyjecie w tym schemacie. Coś takiego. To was łączy. A co was dzieli? Znaczy dzieli. W sensie, że no można powiedzieć, że to jest dzieli. I to, że bardzo was do siebie w jakiś sposób łączy. A wiecie dlaczego? Ponieważ szóstka kielichów. Wy albo długo z sobą jesteście, wiele lat, znacie się skądś, albo po prostu jesteście dla siebie w jakiś sposób rzuceni w swoje ramiona, ponieważ macie coś może odpracować, bo to jest bratnia dusza, kochani. Bratnia dusza i tutaj to jest was dzieli, ponieważ nie możecie tak jakby za bardzo pójść nikt w swoją stronę, ponieważ właśnie to was, znaczy dzieli w sensie, w takim czymś się tutaj czuję, że oboje tak naprawdę moglibyście dawno już pójść w swoją stronę, tak? Ale coś was trzyma. To jest właśnie tak naprawdę dzielące was, ponieważ ludzie mogą czasami być nieszczęśliwi z sobą, czy znudzeni już, tak? Ale coś trzyma, to coś, co starsi ludzie nazywają obowiązek, tak? Że kiedyś mu przyrzekłam i już nieważne, czy że nie ma miłości, niczego nie ma, ale przyrzekłam do końca i nieważne, jak się dzieje, czy mnie bije, czy pije, to jestem z nim. Właśnie dzieli jest was to, że wy jesteście bratnią duszą i niesamowicie was ciągnie do siebie, wasze dusze.
Ponieważ, kochani, wasze dusze nie przerobiły pewnych lekcji. I wy macie coś odpracować i tu jesteście jakby nieocenieni w pewnych sprawach dla siebie. Albo ci siebie wspieracie, albo sobie zawsze coś wybaczacie. Coś, co tak naprawdę przejdzie się wszystko, wszystko się zakręci, koło fortuny, a wy i tak gdzieś siebie tam odnajdujecie. To można powiedzieć, że to jest dzielące takie. Znaczy, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, powiem wam. Bo tak naprawdę bardzo fajna karta, bardzo piękna, która może odmienić tak naprawdę komuś całe życie, jeżeli kogoś spotykasz taką osobę. Ale jeżeli nie pracujesz nad tym, no to też może zepsuć całe życie, bo ciągnie, coś trzyma, a jak nie umiesz, a wiadomo, jak mamy lekcje do pracowania, to lekcje przeważnie są trudne, tak? No i właśnie, jesteśmy nieszczęśliwi, a tkwimy, bo coś nas trzyma, to właśnie te coś. I tak naprawdę, żeby tego nie było, tego dzielącego, co w zasadzie to dzieli, to wyższa filozofia, to ja nie wiem, czy wy byście byli razem tu ogólnie, kochani. Dziwne, że ta karta nie wypada w łączy. Znaczy, nie jest dziwne. Bo gdyby ona was łączyła, to byście byli szczęśliwi. Z przybłyskami niefajnych dni. A tu jest właśnie na odwrót, z taką niepewnością, z takim trudem i w ogóle niefajnym. Ponieważ ta karta, która powinna być dobra, ona jest u was jako dzieli. To znaczy, że wy macie jakiś niefajny, ciężki związek do przepracowania, się spotkaliście i tak naprawdę pamiętacie, że było dobrze i te wspomnienie, że kiedyś było dobrze, was pielęgnujecie, a tak naprawdę może już dawno wszystko się skończyło, a wy dalej z nadzieją. Właśnie. Bo czasami ludzie dużo lat są razem. Czasami się znają jeszcze ze szkoły, skądś tam i tyle przeżyli, tak z siebie są przyzwyczajeni, tak ich nawet dusze ciągną do siebie, tak? Tak czuję taką bliskość, jak brat z siostrą, ale tu już nie ma nic wspólnego jak partner z partnerką, tylko właśnie czasami nie sypiają z sobą nawet. Nie ma żadnej, wiadomo, nie ma żadnych takich fajnych chwil, uniesień ani nic, tylko takie dosłownie jakby żyli tylko jako rodzina, no nie? Już się nie przytulają, nic nie ma. No powiem, ciekawe kochani, jeszcze koło fortuny. No powiem, że tu jest na bank jest relacja karmiczna. Tu macie lekcje, to niesamowite jest to osoba do przepracowania. Powiem. I tu może jeszcze być, jeszcze nie szybko wy z tego wyjdziecie. Was tak ciągnie tutaj wasze dusze do siebie. I nawet jakbyście odchodzili, to będziecie wracać, w ogóle siebie krzywdzić. Bynajmniej jedna osoba jest bardzo skrzywdzona, jeżeli byście zamienili energię. I nie potraficie po prostu odejść od siebie, zostawić przyszłości, tylko cały czas pielęgnujecie coś, co tak naprawdę niszczy któregoś z was. No ale to jest lekcja do przepracowania. Może w iluś tam wcieleniach byliście już kiedyś razem, może, no nie wiem, w jednym, w pięciu razem. Nie musicie być partnerami, może byliście rodzeństwem, może byliście w innej relacji i coś się podziało, że macie teraz lekcję do przerobienia. Niefajną lekcję po prostu. Ktoś kogoś skrzywdził, teraz ta osoba musi poczuć to, jak to jest w tym życiu.